Tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj omówimy jeden projekt, który przykuł moją uwagę na tyle, aby podzielić się z Wami w tym pełnym, dedykowanym materiale właśnie temu jednemu projektowi. Zazwyczaj robię zestawienie paru kryptowalut, które mam na oku, ale teraz skupimy się tylko na jednym projekcie, a mianowicie Inspect z tokenem INSP. Otóż mamy tutaj do czynienia z czymś, czego nie widziałem nigdy wcześniej w takim wydaniu, z jakim mamy tutaj do czynienia. I już na start mówię, że to nie jest materiał sponsorowany. Nie bierzcie tego materiału jako poradę. Zatem lecimy. 226 tysięcy obserwujących na Twitterze tudzież X. I co my tutaj widzimy? Po pierwsze, to duża ilość dużych, jeśli nie nawet jednych z większych influencerów w całej przestrzeni kryptowalutowej. Tutaj już powinna taka mała lampka się Wam zaczynać świecić, ponieważ pamiętajmy, że nawet najlepszy projekt z najlepszą technologią bez dobrego marketingu dużo nie zdziała. A tutaj, oprócz ciekawych fundamentów, które sobie omówimy również, to sam projekt posiada moim zdaniem na tyle różnych aspektów i czynników, które mogą być wypromowane na wielu płaszczyznach, wielu społecznościach, a tym bardziej, biorąc pod uwagę partnerstwa, które ten projekt na bieżąco publikuje, to zdecydowanie jest to temat warty według mnie uwagi. Aktualna cena wynosi 25 centów za jedną sztukę INSP, jednakże była możliwość zakupienia tych tokenów w cenie 1,5 centa za sztukę właśnie w formie IDO, czyli Initial Decentralized Offering w zakładce Web3 na giełdzie Bybit. Jak widać, to projekty, które brały udział w tych IDO, wyróżniają się naprawdę przyjemnymi wzrostami, a w tym m.in. zawitał GameSwift, który jest znany i lubiany na naszym polskim podwórku i jak widać wynik również wykręcił bardzo przyjemny. Tych projektów można byłoby wymieniać i wymieniać, jednak skupmy się dzisiaj na tym jednym. Dla osób, które chcą brać w czymś takim udział, to zostawiłem link poniżej pod tym filmem do giełdy Bybit. Aktualnie trwa akcja, w której możesz otrzymać 25 USDT, czyli ponad 100 zł. Dosłownie dwa proste kroki, które zajmą Ci mniej niż 5 minut. A co więcej, to za pośrednictwem tylko tego podanego linku, to przy okazji możesz się załapać na rozdanie kolejnych 30 USDT, 30 dolarów, ale tylko dla pierwszych 100 osób w tym miesiącu i pod koniec grudnia dolary będą automatycznie rozdane. Zatem link znajdziesz w opisie, a my lecimy dalej. W kwestii wykresu INSP, to ja nie bez powodu właśnie teraz, w tym momencie, wrzuciłem analizę Inspect parę dni po listingu. Otóż listing dużo mówi. Jeśli cena poleci w górę od razu, to po pierwsze pokazuje nam, że ludzie po prostu chcą jak najszybciej się załapać na te tokeny, ale to kolejne godziny, jak i dni pokazują, jak wygląda sytuacja od strony podaży, czyli tempo, w jakim ewentualnie tokeny mogą być zrzucane na rynek lub odblokowywane dla inwestorów, partnerów itd. oraz to również pokazuje ich chęć pozbywania się tych tokenów w najbliższych dniach po listingu. I jak widać, czegoś takiego aktualnie nie możemy zaobserwować, ponieważ cena trzyma się bardzo dobrze po listingu. Zazwyczaj ta pierwsza świeca wyznacza poziomy, które często nie są w ogóle już nigdy przy nigdy osiągane lub po upływie jakiegoś czasu, czasami parę dni, tygodni lub nawet miesięcy, a zdarza się nawet, że i lat. Tutaj widzimy, że cena INSP trzyma się naprawdę dobrze. Listingi bywają turbulentne, a tutaj sytuacja ma się stabilnie. Weźmy jednak pod uwagę, że INSP nie doświadczyło mocniejszej korekty ogólnorynkowej. Jedyne to, co możemy teraz zauważyć, to że Bitcoin spadł o te około 5%, to mimo to cena trzyma się naprawdę przyjemnie. Twoje all time high, jak tutaj widzimy, INSP miało na 32 centach. Aktualnie znajduje się cena przy 25 centach. I jeśli miałbym już wyznaczać jakieś poziomy do akumulacji na korektach, to przypominam, że w dłuższym terminie, bo na tym się skupiamy w tym materiale dzisiejszym, akumulacja poniżej 23, 21 oraz w ogóle 20 centów, przypominam, że w długim terminie to będzie coś, na co ja będę polować, żeby w długim terminie to wykorzystać. Ale skąd bierze się w ogóle potencjał tego projektu? Przejdźmy na ich stronę. I tutaj zauważymy, że oni nazywają się warstwą drugą dla X, czyli dla Twittera. Zazwyczaj w ostatnim czasie widzieliśmy dużo warstw drugich blockchainów, a tutaj mamy do czynienia z czymś swego rodzaju wyjątkowym. Dlatego widzimy tutaj przycisk Download Now. Kliknę to i przeniesiemy się do Chrome Web Store oficjalnego i będziemy mogli pobrać wtyczkę. I tym właśnie teraz się zajmę. Tak jak jest tutaj napisane, Inspect jest wtyczką Chrome, która pozwala dowiadywać się więcej na temat NFT oraz ich społeczności bez opuszczenia Twittera, który, nie oszukujmy się, jest największą platformą społecznościową, w której kryptowaluciarze się zbierają. Zatem to, co możemy tutaj zauważyć, a tym bardziej jeśli zjedziemy sobie niżej,
to mocny nacisk na angażowanie się ze społecznościami, które tak naprawdę tworzą sukcesy danych projektów. Nie tylko NFT, a również tych, jeśli można tak powiedzieć, klasycznych kryptowalut. Pamiętajmy, że temat NFT na chwilę obecną zaczyna nieco coś tam wracać, jednak moim zdaniem on wróci i to również z impetem, między innymi trendami, a w tym pamiętajmy, że AI coraz bardziej się rozgrzewa i projekty, które mają jakiekolwiek powiązanie z AI, będą wystrzeliwać jeden po drugim w ciągu roku lub dwóch lat. I tutaj również mamy zaimplementowane mechanizmy AI, sztucznej inteligencji, która automatycznie porównuje grafiki na twojej ścianie twitterowej do ponad 16 milionów NFT w bazie danych Inspect. Oczywiście to jest jedynie część funkcji tej wtyczki i tutaj chciałbym tobie również przybliżyć kwestię popytu na tego typu rozwiązanie. Na chwilę obecną aż 50 tysięcy użytkowników, prawdopodobnie więcej, już z tej wtyczki skorzystało. Prawie 4 tysiące opinii wystawionych, z czego średnia wychodzi 4.9, czyli wynik bardzo dobry. Pamiętajmy też, że ta wtyczka nie skupia się tylko na NFT, ale również na kryptowalutach, szeroko pojętych zdecentralizowanych finansach DeFi oraz skondensowaniu całego Web3 na Twitterze. Więc jak to wygląda w praktyce? Wyskoczył mi profil kryptoinwestycje oraz znaczek Ethereum, którego wcześniej nie było przy jego profilowym. Więc kliknijmy sobie tutaj i od razu widzimy więcej danych na temat NFT posiadanego przez kryptoinwestycje, którego pozdrawiam, jeśli ogląda ten materiał. Oraz, tak jak mówiłem, możliwość podglądania tego, kto jeszcze posiada NFT z tejże kolekcji. Od razu widzimy atrybuty, jakie ten token posiada oraz w ogóle na czym polega ta kolekcja, jakie korzyści zapewnia swojej społeczności. I myślę, że teraz coraz bardziej nazywanie siebie warstwą drugą dla Twittera zaczyna mieć sens. Idąc dalej, przeniesiemy się na profil projektu Polkadot ze swoją natywną kryptowalutą DOT. I tutaj z włączoną wtyczką Inspect pojawi się kolejny przycisk obok Follow o nazwie Inspect. Kliknięcie jego pokaże nam więcej informacji na temat kryptowaluty powiązanej właśnie z tym projektem. Mamy tutaj zachowanie ceny, rynki, na których DOT jest dostępny oraz więcej informacji na temat kapitalizacji, tokenów w obiegu, wolumenu itd., itd., wiadomości nawet ostatnie. A teraz przypomnę, że ja nie wydałem żadnego tokenu INSP, żadnego USDT nie wydałem. Ta wtyczka jest darmowa. Nadchodzić będzie również Inspect Pro o wiele bardziej rozwiniętymi narzędziami do analizy. Więcej informacji na temat listingów kryptowalut oraz NFT. Jeśli chodzi o listingi NFT, to możemy nawet już teraz zobaczyć w zakładce Upcoming Mints. Więc jeśli chodzi o Inspect, to można powiedzieć, że to jest swego rodzaju agregator danych skracający drogę w analizach, upraszczając analizy swoich projektów oraz potencjalnych kolejnych ruchów, jeśli chodzi na przykład o angażowanie swoich środków w kolekcję NFT. Czyli mamy już działający produkt oraz wgląd, w co mniej więcej posiadacze Inspect Pro będą mogli się spodziewać. Czyli patrząc tylko po roadmapie, można pomyśleć i dojść do wniosku, że popyt taki użytkowy na ten token dopiero nadejdzie z aktualną kapitalizacją 40 milionów dolarów. To już samo w sobie pokazuje, że ludzie już teraz prawdopodobnie pozycjonują się na wyjście Inspect Pro oraz dalszych użyteczności tego tokenu. CoinMarketCap pokazuje mi teraz, że wskaźnik Fear and Greed znajduje się na poziomie 80 ze 100, czyli bardzo dobrze. Czyli wskazuje na to, że rynek zaczyna być przegrzany. A jeśli spojrzymy sobie na wykres INSP, tak jak mówiłem, nie doświadczył on jeszcze większej globalnej korekty, a taka sytuacja będzie mogła mi pomóc w akumulacji tego projektu. Jeśli chodzi o konkretne poziomy oraz konkretne czasy, w których ja będę kupował swoje kryptowaluty, to ja wszystkim dzielę się na moim Telegramie LCC. Kompletnie darmowy dostęp i link również znajdziesz w opisie. A to nie wszystko. Tak jak mówiłem, jak zresztą pisałem też na Twitterze, to nie widziałem bardzo dawno projektu, który z tak dużą częstotliwością zawiera nowe partnerstwa oraz je rzeczywiście publikuje. A partnerstwa, które Inspect zawiera, w moich oczach są zdecydowanie przemyślane i wiedzą, co aktualnie jest trendujące. Na przykład ostatnio ogłosili, że będą oni się skupiać na GameFi oraz pionierach gamingowego ekosystemu Web3, między innymi kolaborując z grą Shrapnel z tokenem Shrap, który w ostatnim czasie również jest na celownikach wielu osób. Oraz przypomnę, że społeczności to one tworzą sukcesy danych projektów, a Inspect zawiera partnerstwa nie z małymi graczami na tym rynku, zatem prawie codziennie otwiera swoją ekspozycję na coraz to większe społeczności oraz wdrażając aktualnie trendujące blockchainy do swoich analitycznych funkcji. A to co my tutaj widzimy, to fakt, że będzie można teraz analizować profile związane z Avalanche, z kryptowalutą AVAX,
oraz analizować kolekcje NFT. Przypominam, że za darmo, a patrząc po tym, jak intuicyjnie działa ta wtyczka, no i rzeczywiście działa, to ciekaw jestem, jak wdrożenie Inspect Pro odbije się na wycenie tego tokenu. I to będzie również dobry moment, aby się zastanowić nad kontynuacją akumulacji Inspect, czy jest sens oraz jakie rzeczywiście funkcje będą wdrożone w Inspect Pro, bo na chwilę obecną możemy jedynie spekulować, rozczytywać się w oficjalne informacje znalezione na profilach oraz na ich stronie. Wtyczka ta również ma na celu przyspieszenie adopcji oraz zmniejszenie progu wejścia do tego kryptowalutowego świata, ponieważ można sobie wejść po prostu na BNB, kliknąć Inspect, od razu kliknąć Trade, no i docelowo, bo aktualnie znajdujemy się w becie, od razu kupić kryptowalutę stąd, z tego okna, którą sobie ktoś wymarzył. A w tym docelowo będzie można robić zakupy za fiaty, wdrożone będą jakieś incentywy Learn to Earn, a jeszcze dalej w roadmapie mamy Inspect Groups Protocol, czyli jeszcze większe skupienie na budowaniu społeczności oraz zacieśnianie więzi między społecznościami. A po tym, co widzieliście, to nie są to małe społeczności, z jakim Inspect ma do czynienia. Weźmy również pod uwagę przychody projektów. Skąd one muszą się brać, aby utrzymać projekt na wodzie? I tutaj również pojawi się platforma reklamowa, która najprawdopodobniej będzie stanowiła jakiś tam procent przychodów. Jeszcze w temacie Inspect Pro, dookoła którego tak naprawdę ten token będzie się obracał, to warto w tej kwestii zwrócić uwagę na to, ile kosztują inne narzędzia analityczne w świecie kryptowalut. Od paru dziesięciu dolarów po paręset i więcej, a tym bardziej w ujęciu rocznym. Zatem mamy realną użyteczność, fundamenty oraz potencjał, które zresztą widzą największe i najbardziej zaufane giełdy, tak jak na przykład Bybit, który zdecydował się wziąć Inspect na IDO u siebie. A przypomnę, że giełdy no to nie są jakimiś małymi graczami, posiadają zespoły analityczne oraz profesjonalistów, którzy zajmują się tym na co dzień. No i pamiętajmy też, że giełdy nie mogą sobie pozwolić na wdrażanie na rynek jakichś dziwnych skamów i podejrzanych projektów. Więc wchodzenie w różnego rodzaju IDO czy launchpady giełdowe wiążą się z większym bezpieczeństwem, niż jakbyśmy mieli szukać na własną rękę. W IDO Inspect wzięło udział ponad 28 tysięcy osób, indywidualnych użytkowników, co również pokazuje nam, że ludzie po prostu chcą więcej tokenów INSP, co zresztą widać aktualnie po wykresie. I ciekaw jestem, jak dalej price action będzie się rozwijało oraz jakie potencjalne okazje nam zrodzi. Z tego, co wyczytałem, to przez kolejne około 2 miesiące nie będzie większych odblokowywań tokenów oraz vestingu. Dlatego nie zdziwię się, jeśli ten token mógłby testować jeszcze raz swoje szczyty. Z racji potencjalnie małej podaży, a jak dla mnie idealnym warunkiem do akumulacji INSP, będzie ogólnorynkowa korekta oraz rozpoczęcie się odblokowywania tokenów dla partnerów, inwestorów itd., co potencjalnie może nieco zrzucić cenę. Tym bardziej w połączeniu z korektą na rynku, to niższe poziomy byłyby dla mnie okazjami na akumulację. Jakimi konkretnie, to na chwilę obecną ciężko powiedzieć. Luźno mówiąc, to wcześniej ja już omówiłem. Jednak moimi konkretnymi zakupami to ja będę dzielić się na Telegramie, więc tam naturalnie Was również zapraszam. Link klasycznie znajdziesz w opisie oraz przypiętym komentarzu. Ciekaw jestem, co Wy sądzicie o Inspect oraz innych projektach startujących w aktualnym momencie na rynku. Tym bardziej pamiętajmy, że to świeże, nowe projekty, które na jeden albo drugi sposób się wyróżniają i wdrażają różnego rodzaju innowacje, to często to właśnie takie projekty pokazywały niemały pazur na jeszcze bardziej rozgrzanym rynku. Więc uważajcie na siebie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!